To był jeden z tych cudownych wiejskich poranków i George spałby do południa, gdyby nie obudził go pewien dziwny dźwięk. W taki wietrzny dzień okna domku na wsi wygrywały prawdziwe melodie. Wiatr był nadzwyczaj muzykalny, a do tego przyjemnie muskał twarz. I ładnie pachniał. W domu znajdowało się wiele rzeczy, które można było wyrzucić na wiatr, jak na przykład zimowe skarpety. Czy rysunki ptaków. Szczęśliwa cegła. A na dole były jeszcze inne rzeczy. Szukasz czegoś konkretnego? Tak, masz rację. Dzisiaj można bawić się na wietrze. George, jeśli przyszło ci do głowy sprawdzić, czy żółty kapelusz lata, to przypominam, nikt nie ma prawa dotykać żółtego kapelusza. Dobrej zabawy. Nie narób bałaganu i nie odleć z wiatrem. George nie wiedział, od czego zacząć. Ale wiatr zdecydował za niego. Wiewiórka Skoczek mogłaby spędzać całe dnie skacząc po drzewach. Jednak w porze obiadowej trzeba czasem zejść na ziemię. Cześć, George! Świetna pogoda na puszczenie latawców. Ostrożnie, bo stracę kontrolę. Puszczanie latawców wymaga wyczucia. O, to jest leniwa Susan. Dziś rano George nawet nie wiedział, co to jest latawiec. Ale teraz niczego nie pragnął bardziej niż puszczać latawce. Niestety, nie mogę go powierzyć komuś, kto dopiero co przyjechał z miasta. To wcale nie takie proste, jak się wydaje. 3 lata uczyłem się skali Beauforta. Ja nigdy się nie mylę. O! 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 Rety, jak ja go teraz ściągnę? Ale super! Naprawdę umiesz łazić po drzewach! Cały i zdrowy. Dziękuję, George. A w nagrodę pozwolę ci się pobawić.